To nie jest zbyt ciężka faza. Po prostu... Ogólnie rzecz biorąc, to miałem się zrespekować, aczkolwiek plan zostanie zaniechany i lecimy pod miecz. Problem jest taki, że jak będą naprawdę pojebane bossy, o ile będą, z tego co wy mówicie, to będą, to nie wiem, czy tak wolny miecz da radę na nie, bo ten miecz jest naprawdę wolny. Masz 0,7 Jacka Danielsa, będziesz pić łyka co zgon. Dobrze. A może ja kiedyś takiego bym streama zrobił, a nie tylko widzowie. Łyk co zgon. Nie no. Było to szybciutko, by się skończyło. Przecież jak ja bym tego miecza nie miał ulepszonego, to mógłbym w tej lokacji, wiecie co zrobić najwyżej? Dobrze, mam dobry gear. Teraz już mogę. A z ciekawości, jak by wyglądał, jakbym piąstkami walczył? Lecimy. Nie jest najgorzej, ale jednak wolę mój miecz, szczerze. Ja pierdolę. Ten bidon strzela. Jak na badaniu wzroku miałem, że się przybliżało... Jak mierzyło ciśnienie w gałce ocznej i się do takiej maszynki i takie powietrze ci, to tutaj powietrze plus woda strzeliło w oko. Jasny chuj. Coś piszczy? Poważnie, coś piszczy cały czas? Oj, dusi się no. Na chuj tu szedłem. 70 tysięcy dusz, Jezus Maria. Chyba można zapisać, nie? Nie, aaa, kurwa, podejrzewałem. Ale się nic niby nie stało. Bo w samym ognisku. Co to? Kto to? Zbroja zabójcy smoków, co? Powiem wam, nie wygląda ani trochę na ciężkiego. I teraz nie żartuję. Albo ma jakąś mechanikę ukrytą. Albo hejterzy narzekali, że boss jest za trudny i deweloperzy zmniejszyli poziom przy projektowaniu da... O kurwa. Czekam na drugą fazę. No nie, 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 ej. Nie! Leżeć. Teraz smoczek? A pamiętam, miałem takiego jednego znajomego, co mówił, że jak ogląda, to lubi tak jak no po 50, 60 pooglądać. No, kurczę, no co kto lubi w sumie, ale... Jejku, jeszcze była sytuacja kiedyś, coś tam, ja się zacząłem śmiać z tego, a on mówi, nie no, no, no przecież, no zobacz sobie to i linki mi zaczęła podsyłać, ale nie otworzyłem, to nie jest mój rocznik, co ty wiesz, za głupoty. Witeczku, przekonanie mojej narzeczonej do tego, abyśmy wspólnie czasami cię oglądali, to był długi i mozolny proces. Kiedy cię zaczęła lubić, to musiałeś wyjechać z pornosami z babciami. I to w trakcie, kiedy konsumujemy pizzę. Ale... Teraz się tłumacz. Ale ja ręce umywam, ja nic z tym wspólnego nie miałem, ja tylko miałem kolegę, który coś takiego robił. Kolega Pepe Lauk, no no ja też kiedyś słyszałem, jak chlop w gimnazjum przy krakowskim rynku na jednej z przerw dostał na szkolnym korytarzu zjebkę od starszej siostry, która była w tej samej szkole, ale w liceum, żeby przestał oglądać porno z babciami. Nie o mnie mowa, ale wiele faktów się zgadza. W sumie też chodziłem z siostrą do jednej szkoły, ale to nie o mnie mowa. No nie oglądam porno z babciami, panowie. Jezus Maria, wygląda wam, powiem, jak zwieńczenie całej gry. Co jest tak czołgasz? Jezu, jaki mam wieczór. Oj. Oj. Nie wiem, kim jest ta kobieta. Lorian, starszy książę. Tam z Lorianem, ale kim jest ta kobieta? Wygląda jak jakaś zbuntowana ta kapli... Ta strażniczka ognia.
Rolka na plecy i walimy, no. Nic specjalnego. Oj. Podbicie jak w Tekenie. Pewnie się przeobrazi w coś popieprzonego. Albo z tą kobietą będę walczył, która wejdzie w jego duszę. Wskrzesi go i zbufuje jeszcze. No czemu ja teraz mieczem nie walę, jak ona coś nad nim robi? Nie powinien pozwolić na to. Lothric, młodszy książę, Lorian, starszy książę. No. Urbił się. No nie, no nie gadaj, że to będzie takie. Jeden dedek. Martwy? Tą wal. Letala. Chciałem powiedzieć, że ważne, żeby estusów nie tracić na nim. Troszkę za późno. No pij! Leci na full estusa. Jazda. To nie jest zbyt ciężka faza. Po prostu... Nie wiem, ogólnie tak, zanim te wszystkie promyki nie polecą, nie mogę bić. To musimy zautrunować. Żar! Proszę, jak użyję to... Klawo. Niezły żar, jeszcze mi skonsumowało go. 40 lat w becie gra. 5 stusów mam. Chłopiec już... Tam teraz babuszkę trzeba klepać jak leży. No... Jeden estus. Na 3 autoataczki jest. Będzie tepek? No niestety. Letal! Nie tego! No kurwa! Nie trafiłem mieczem ją. Dobrze. Teraz będzie najważniejsze, żeby hitka nie dostać. Dostałem. Ajajaj. Ajajaj, powiem wam, się zepsiło, to nie trafienie mieczem. A tak ogólnie, oprócz tego, że gra jest trudna, o co chodzi fabularnie? O to, że istnieją jacyś władcy pogorzelisk i musimy tych władców pogorzelisk wyeliminować wszystkich, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będzie źle. Dlaczego? No bo w jakiś sposób tam szkodzą, coś tam robią. Musimy przywrócić ład, bo aktualnie go nie ma. W jaki? W negatywny. No trójkę bym dostał raczej za tą odpowiedź. Jest! Letal! I teraz ją ciosać jak leży. Teraz jest niebezpieczny atak, bo może mi... Proszę. Daj mi spotować 3 razy tylko. Raz, 2, 3. Okej. Szkoda, to byłby koniec, jakby zdążył jeden atak. Martwi. Raz, 2, 3. Koniec. Tak?
Popiół władcy. Dusza książąt bliźniaków. Lecimy. Popioły władcy. Co się stanie? Wszystkie trony uzupełnione. O, o, o! Co ty robisz? Uginając kolano przed wrażonym w ognisko krętym mieczem. Ugiąć kolano. Popatrzymy. Jakaś emotka jest, czy co? Żeby to zrobić. Czy o co chodzi? Nie wiem. Ugnij kolano przed wsadzonym... Ty, no nie wiem. O. Piec pierwszego płomienia. Oj, się pozmieniało, wam powiem. Jezu. O Jezu. Jezu! No kurwa! Nie mogłem. Co? Ale żart. Oj. Próbowałem. Proszę, tylko nie cały HP. Dobrze. Mam dwa letal... Nie. Może jak Jezus Chrystus we mnie wstąpił. Jest hit za hit. Mam dwa estuski. Jeden estus. Okej. Jest na trzy autoataczki, mam zero estusów. Trzy autoataki. Więc trzeba grać safe. Nie! Dobrze. Jeden. Drugi. O! Leżeć. Dusza władców. I teraz to, po co się tu zjawiliśmy w sumie, zaczęliśmy grać w tą grę DLC. Kurde, powiem wam, że na plus 0 ma 200 plus 40 siły, czyli to jest tak jakby w to, co ładuje. To jest chyba najlepsza broń pod siłę, jaka jest póki co. Wielki topór zabójcy smoków. No dobra, lecimy, poka mi to. Lecimy, plus 1, plus 2, plus 3, plus 5. Uuu, Jezus, jakie obrażenia. O kurwa, ty. Wizualnie super wygląda, wam powiem. Ale wolny jest. Jest strasznie wolny. Aż bym przetestował na niej. Ja pierdolę. Tamtym nie byłem w stanie. Tamtym nie byłem w stanie jej zabić. A to jest na plus 0 jeszcze. Go plus 5 go od razu, wariata. Szkoda mi, że tamten topór kupiłem teraz i ulepszyłem. Chyba restartniemy te statystyki, wam powiem. Chyba restartniemy statystyki. Coś niechętna, może zachęty fizycznej potrzebuje w postaci uderzenia. Przydziel ponownie cechy. Więc tak, witalność 30, wytrzymałość 35, wigor 38, żeby móc z tym setem chodzić, siła 40,
Dex 10, reszta mnie nie obchodzi za bardzo. Zatwierdzam. Nie no, szczerze, jeśli chodzi o same bossy w Soulsach, to nie wiem, bezmienny, kraby, bez żartów mówię, i te ręce, jak nie wiedziało się, jak ich zabić. Pontiff? No, powiedzmy, że Pontiff. Te cztery jakoś. Bezmienny, Pontiff, kraby, ręce. Ale kraby bez żartów były dość ciężkie, ze względu na to, że strasznie szybko atakowały. Ciężko było jakby predykcję założyć, gdzie ta ich łapa poleci. I sporo HP miały, jak na daną fazę gry. Plus się respiły po tym, jak wstałeś. Plus był taki, że mogłeś to skipować.